Witajcie! Dziś mam dla Was przepis na Fit Raffaello z kaszy jaglanej. Co nam będzie potrzebne do naszego Fit Raffaello? Oczywiście wiórki kokosowe, kasza jaglana, migdały oraz mleko kokosowe i coś słodzącego, na przykład syrop z daktyli. Od czego zacząć? Wsyp kaszę jaglaną do garka i przepłucz ją 3 razy, aby usunąć goryczkę z naszej kaszy jaglanej. Następnie dodaj nasze mleko kokosowe. Jeśli coś zostanie w puszce, delikatnie wypłucz wodą. Następnie gotujemy naszą kaszę jaglaną z mlekiem kokosowym około 15-20 minut, aż całe mleko wsiąknie w kaszę, a kasza będzie miękka. Nasza kasza jaglana jest już ugotowana, mleko wsiąkło. Dodajemy wiórki kokosowe, syrop z daktyli lub jakiś inny słodzik. Może być cukier, miód, co lubisz. Teraz miksujemy naszą kaszę jaglaną z wiórkami kokosowymi oraz syropem daktylowym. Miksuj na gładką masę. Oczywiście możesz sobie dobrać, jaka będzie gładka Twoja masa. Moja masa już jest zmiksowana. Zobacz, jak wygląda. Zaraz będziemy robić nasze Raffaello. Zaczynamy formować nasze Raffaello. Łyżkę masy jaglano-kokosowej nakładamy na rękę. W środek wkładamy nasz migdał. Formujemy kulkę, którą na koniec obtaczamy w wiórkach kokosowych. I to jest wszystko. Czyż to nie jest proste? Gdy już zrobimy wszystkie Raffaello, wstawiamy je do lodówki na 2 godzinki, żeby się schłodziło i możemy się delektować pysznym Raffaello. To Raffaello to jest zdrowsza wersja tego kupowanego w sklepie, ponieważ kasza jaglana jest bardzo zdrowa, mleko kokosowo też, wiórki i migdałki, samo zdrowie, więc życzę Wam smacznego. Zerknijmy, jak wygląda nasze Raffaello. Kulki obtoczone w wiórkach kokosowych, w środku kryjące migdał. Smacznego. Jeśli Ci się podobał mój przepis, daj łapkę w górę. Jeśli szukasz więcej przepisów, wpadnij do mojego sklepiku. Tam znajdziesz e-booki z przepisami.